lubię grać na wszystkim. Na fortepianie, no ja oficjalnie gram na skrzypcach. Na fortepianie tam coś tam się miało w szkole muzycznej, ale oficjalnie nie umiem, ale uwielbiam improwizować. No więc jak Laura powiedziała, siadamy, no to siadłam i gramy. Całe pokolenia tu się przewijają, widzę, od najmłodszych do najstarszych, każdy chce zagrać. Fajny pomysł, jak oceniacie? Genialny pomysł, po prostu genialny. My chcemy tu kolegi z tych przyciągnąć, który przepięknie gra na fortepianie, tymczasowe jest teraz na Sycylii. I pokazywaliśmy mu tu filmiki, no wszyscy grali, dziewczyny, chłopcy, takie małe pyrty, dorośli, faceci, wszyscy. Po prostu genialny pomysł, tak powinno być co roku. Zauważyłem, że fortepian nie tylko gra, ale i śpiewa, czyli rozumiem, też wokalna dusza usiadła przy fortepianie. I muzyka, i śpiewanie to jest takie wyzwanie też dla mnie, bo mam różne zainteresowania, bo śpiewanie to jest największe, to jest i muzyka, i śpiewanie. Robimy improwizację, się staram skupić, bo to jest też, żeby innych pokazać, że można poprzez improwizację pokazać, jaka jest nasza talent, nasze talenty, żeby można innym pokazać, zaszczepić ich tą miłość do tych działań i poprzez właśnie występy. I to robimy streetem, żeby innych ludzi też zaszczepić do występów i pokazać. Czy to też nie jest taki pomysł, który też pozwoli im, bo zwłaszcza młodym ludziom, uwierzyć troszkę w siebie i też zobaczyć, że ta muzyka gra w sercu wielu Opolan? To jest w ogóle... Ten pomysł to jest taki sens muzyki dla mnie. To muzykę każdy ma w sercu, nasze serce bije w rytmie. Ja prowadziłam zajęcia muzyczne z dziećmi, nie ma ludzi niemuzykalnych. Jeden ma trochę szybciej, drugi trochę mniej. Faceci oficjalnie śpiewają, a jak zaczną śpiewać na przykład na stadionie, to od razu widać, że potrafią. To jest w sercu i to pokazuje ten fortepian. Co zatem zagrałaś i zaśpiewałaś i jaką muzykę tutaj zaprezentowałyście obie? To jest tak, że to jest improwizacja, jest to połączenie utworów klasycznych, bo to też w zespole wokalnym działamy i też pod kątem Filharmonii Opolską współpracuję, bo śpiewam w chórze Filharmonii Opolskiej. I to jest tak połączenie improwizacji z utworami, to był Can't Help, śpiewaliśmy utwór. Połączenie na fortepian i na wokal. To jest super pomysł, że jest możliwość, że można, każdy może podejść, że jest ten fortepian, że można pograć. A fortepian jest takim instrumentem, no skrzypce są też super, ale fortepian duszę oddaje. No nie, to jest konkurencja, jest ostra. Po prostu wspaniały instrument, wspaniały pomysł i jestem szczęśliwa, jestem dumna z mojego miasta.